Trema, panie wójcie? Trema?
witam serdecznie wszystkich obecnych na płycie stadionu. Witam kierownictwo Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego z prezesem posłem na Sejm Januszem Dobroszem. Na Akademii Rolniczej pułkownika Forenca Bogdana, Dolnośląski Okręg Wojskowy. Podpułkownika Szymkowiaka Mariana, pod Okręg Śląski Wojskowy. Podinspektora Jerzego Błynarczyka, przedstawiciela komendanta policji we Wrocławiu. Ewę Mańkowską, dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolnego. Jerzego Szendlewskiego, dyrektora Banku Gospodarki Żywnościowej. Wiesława Dominika, dyrektora Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa. Mirosława Rybczyńskiego, dyrektora Regionalnej Agencji Rynku Rolnego. Ryszarda Lecha, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia LDDS-y. Stefana Polanicę, dyrektora Przedsiębiorstwa Produkcji i Montażu Instalacji Ochrona Środowiska. Tadeusz Strzał-Woźnianko, zastępcę dyrektora NC. Witam również w imieniu władz samorządowych i politycznych gminy przedstawicieli z Dzierżoniowa na czele z burmistrzem Dzierżoniowa. Przedstawicieli z Niemczy na czele z burmistrzem Niemczy. Przedstawicieli z Sobótki na czele z burmistrzem Sobótki oraz zespoły, które przyjechały na samorządowy turniej gmin, drugą edycję. Proszę teraz o zabranie głosu kolegę Janusza Dobrosza, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polski. Święci swoje święto. Święto ludowe, które ma olbrzymią tradycję, zarówno naszą, chłopską, wiejską, jak i narodową. W przyszłym roku będziemy obchodzili stulecie powstania zorganizowanego ruchu ludowego. Dzisiaj na Błoniach Racławic, gdzie po raz pierwszy chłop w pełni poczuł się obywatelem i z kosą występował przeciwko polskim najeźdźcom w Racławicach właśnie, też odbywa się uroczystość okrągłe dwustulecie. Chciałem powiedzieć, że to wszystko nie ma tylko wymiaru historycznego, ale ma wymiar głęboki, gospodarczy, społeczny i moralny. Mimo że od 1989 roku Polska stała się państwem niepodległym i suwerennym. Wiele rzeczy udaje się nam. Jest jednak sporo takich spraw, które bolą, które polska wieś odczytuje jako krzywdę. Musi się zmienić filozofia wobec wsi i Polskie Stronnictwo Ludowe od 90 roku, kiedy się zjednoczyło w maju, twardo o tym mówi, że nie da się Polski zmienić na lepszą, stabilniejszą, bez polskiej wsi, bez polskiego chłopa, bez zrozumienia, że ci, co żywią i bronią, są podstawą polskiego narodu. Ciężkie są te ścieżki. Ciężko rolnikowi dzisiaj jest, kiedy z jednej strony walczył o taką niepodległą Polskę, a ma odczucie, że w tej Polsce nie jest jeszcze obywatelem w pełni równoprawnym z innymi. Musimy to wszystko zmieniać nie krzykiem, nie wrzaskiem, ale ciężką, mozolną pracą i udowadnianiem, że polska wieś idzie do przodu. Czekają nas wielkie zmiany, bo przecież wszyscy wspólnie chcemy mieć i bezpieczeństwo, i tak zagwarantowany byt jak na Zachodzie, czyli to, co się wie dzisiaj Unią Europejską. Ale właśnie w Unii Europejskiej rolnik może liczyć na niskoprocentowane kredyty, na dopłaty, na bezpieczeństwo swojej własnej produkcji. W Polsce nie mógł na to liczyć. I pierwsze z decyzji parlamentu to były te, które dotyczyły właśnie rolnictwa. Mimo różnych zakrętów, mimo że opozycja często to bojkotowała, jest już uchwalona ustawa o dopłatach wyrównawczych, która pozwoli, żeby polski rolnik miał równy start z rolnikiem zachodniej Europy. Jest to trudne, ale powoli będziemy z tymi dopłatami wchodzić w życie. Jest kwestia rent i emerytur. Wiemy, jak ciężko było wywalczyć te emerytury, jak często PSL-owi zarzuca się, że tylko dla wsi działa, a my mamy odczucie inne, że jest niedosyt, że te emerytury i renty są strasznie małe, a przecież chłop i rolnik w okresie dostaw obowiązkowych za to, co wyprodukował, otrzymywał po prostu jałmużnę. Są to ciężkie tematy. Ale myślę, że jeżeli będziemy wspólnie podchodzić do nich tak, jak w Polsce powinno się podchodzić, w duchu zgody, w duchu pojednania, to jest szansa, że po prostu do tych
idealnych rozwiązań będziemy dochodzili. Często w świecie, w Polsce też tak bywało i nieraz bywa, że nie lubi się tych, których się krzywdzi. I mamy takie odczucie, że pokazuje się nas zbyt jaskrawym, niezbyt optymistycznym świetle. Wsi polskie, jeżeli da się szansę, ona udowodni, tak jak niejednokrotnie udowadniała w sytuacjach, kiedy najeżdżał nas wróg, że można z tego wszystkiego wybrnąć. Jest Polskie Stronnictwo Ludowe za tym, żeby zmieniając się rolnictwo polskie nie popadało ze skrajności w skrajność. Bo z jednej strony mamy, zwłaszcza w wschodniej Polsce, w centralnej Polsce, gospodarstwa rozdrobnione, które faktycznie muszą się zmieniać. Zmieni się koniunktura na lepsze w rolnictwie, to i te gospodarstwa się będą powiększały. Ale PSL ideowo będzie przeciw i jest przeciw powstawaniu na gruntach tych, które należały do PGR-ów, często zniszczonych w sposób niezrozumiały. Na tych gruntach nie mogą powstawać nowe latyfundia. Nie po to Wincenty Witos walczył o reformę rolną, żeby teraz często nawet z rodowodem stalinowskim gospodarstwa przejmowali ci, którzy zaprzeczali istnieniu rolnictwa indywidualnego. Tutaj muszą nastąpić rozwiązania ustawowe właśnie w duchu Europy, gdzie nigdzie, we Francji jest największy areał, 200 hektarów, poza tym areałem nikt nie może liczyć ani na tanie kredyty, ani pomoc państwa, bo przecież takie rolnictwo wielkotowarowe, farmerskie w Europie nie ma racji bytu. I będziemy za tym po prostu stać, bo dzisiaj chłop ma, mimo tych zakrętów, wielką szansę, bo ziemia wcześniej czy później musi być dobrem i złotem narodowym i musi się na niej gospodarowanie opłacać. Najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pomyślności, podziękować za ten wielki rolniczy trud. Chciałem również bardzo serdecznie podziękować wszystkim naszym gościom, dlatego że w takim właśnie święcie widać, że wielu mamy przyjaciół, mimo takich, a nie innych, nieraz odczuć na zewnątrz. Chciałem również powiedzieć, że w tym ciężkim okresie, który nas czeka, właśnie święto ludowe mimo wszystko jest naszą wspólną radością. Korzenie ma jeszcze i tradycje pogańskie, potem chrześcijańskie, tak jak dzisiaj w kościele wyraźnie to było widać. Niech się święci to nasze święto ludowe. Niech to święto ludowe, tak pięknie rozkwitłe łąki, pięknie rosnąca dzisiaj trawa, zapowiadające się po wielu deszczach dobre plony, niech napawają nas optymizmem i niech się święci święto ludowe. Proszę teraz pana Janusza Płanetę, przedstawiciela wojewody wrocławskiego, o odczytanie listu wojewody, gdyż wojewoda nie mógł być dzisiaj obecny. Szanowny pan Janusz Dobrosz, prezes zarządu wojewódzkiego PSL we Wrocławiu. Jest mi niezmiernie przykro, że nie mogę, tak jak w zeszłym roku w Domaniowie, uczestniczyć w tych tak ważnych dla całego województwa wrocławskiego uroczystościach święta ludowego. Niestety, ważne obowiązki rodzinne, o których poinformowałem osobiście pana prezesa, nie pozwalają mi być dzisiaj razem z licznie zgromadzonymi w Łagiewnikach reprezentantami ruchu ludowego, choć bardzo bym tego pragnął. Święto ludowe, tak głęboko wrośnięte w historyczną i religijną tradycję naszego narodu, jest okazją do chwili zastanowienia i zadumy nad losem polskich chłopów. Przez całe dziesięciolecia byli bastionem polskości, niezależności i wiary w lepsze jutro naszej ojczyzny. Zapraszam na scenę zespół pieśni i tańca Wiązowianie, który rozpocznie cykl broków kulturalnych w ramach turnieju gmin. Proszę bardzo, zespół Wiązowianie.
Cała polega na tym, że trzeba wymienić jak najszybciej wszystkie cztery koła w Fiacie 126P, wykorzystując do tego koło zapasowe. Druga konferencja konkurs działaczy samorządowych też będzie polegała na tym, że startuje kobieta i mężczyzna. Przez około 2 godziny czasu. Aż mi 100 lat minie, aż mnie zabije.